Cześć, ja jestem Rodaty, a przed wami kolejny indyczek na tym kanale. Wśród waszych propozycji jest sporo różnej jereki klasycznej. Jak macie jakieś fajne pomysły na fajne gierki, bo wśród was, waszych propozycji często się znajdują różne nieoszlifowane diamenciki, to piszcie w komentarzach. Tam w podpiętym komentarzu pozostawiam też małą zmianę, jaką ostatnio wprowadził YouTube. Dzisiaj coś dla fanów survivalu, craftingu, pixel artu, gierek 2D, walki zręcznościowej, kopania dirta oraz stawiania sześciennych domków. Czy to będzie Minecraft 2D? Nie. Ten tytuł nazywa się It Lurks Below, które planowałem już od ładnych paru dni. Niestety zassało tak, że spędziłem tutaj 15 godzin z miejsca. Film miał być wczoraj, ale uznałem, że pogram jeszcze innymi dostępnymi klasami postaci, mimo że to wymaga zgrania od początku. To, co mnie trochę pozytywnie wkurzyło i zaskoczyło i trochę, no, zadowoliło, to to, że It Lurks Below leżał na moim dysku od pełnej premiery i co rusz był napis aktualizacja w kolejce. Małe jakieś mikropacze, dosłownie codziennie jakieś poprawki, spoko, doceniam to bardzo. Od razu też utnę, jest to gra wyłącznie dla jednego gracza na singla. Część z was może powiedzieć, że gra wygląda i zapowiada się jak Terraria. Gdyby ta gra była perfidną kopią, moi drodzy, to na pewno nie uzyskałaby takich ocen, jakie ma. Pełna premiera to 29 maja 2019 roku i w miesiąc It Lurks Below zdobył ponad 650 ocen o ogólnym rankingu bardzo pozytywne, 85% lajkaczy, czyli wynik faktycznie bardzo niezły. Część z was może się tutaj odpalić, czy to jest Terraria 2, czy to będzie tak cudowne jak poprzednia Terraria, czy to będzie lepsze, czy to jest bardziej rozbudowane. Musicie mieć na uwadze jedną rzecz. Ta gra, o jakiej wspominam, czyli Terraria, ma swoje lata. It Lurks Below to gra nowa i w dodatku robiona przez jednego gościa. Za całym studiem Greybeard Games stoi tak naprawdę jeden autor, David Ravick. Wiecie, kto to jest? Nie? To gość, który współtworzył Diablo. Czy It Lurks Below to gra Terraria plus Diablo? Można delikatnie powiedzieć, ale miejcie to na uwadze, że nie jest to gra tak rozbudowana jak Terraria. Po ile ten tytuł dostaniemy? Oficjalnie jak na scence, na Steamie po 72 zł z przeceną do 61, jak robiłem materiał, oraz na G2 mamy oferty na klucze od około 12 euro, czyli 48-50 zł. Link dokładny do ofert kluczowych macie w opisie. Mamy kilka trybów gry do dyspozycji: Creative, czyli kreatywny, w którym mamy nielimitowane zasoby surowców, nie ma systemu głodów, niebezpieczeństw, nie trzeba spać, ale gra dalej stanowi leciutkie wyzwanie. Mamy survival, czyli to, jak gra została bazowo zaprojektowana pod taki model rozgrywki, trzeba dbać o zasoby, jedzenie, głód, sen i tak dalej, jest groźnie w podziemiach, śmierć potrafi być nieco bolesna i tak jak ma być. Dalej mamy hardcore survival, czyli śmierć to śmierć. Umarł na stałe. Nie żyje, bo zmarł. Game over, man, game over, tak? Coś w tym stylu. Tryb Descent to coś dla fanów walki. Nie trzeba się babrać survivalowymi elementami, liczy się tylko przetrwanie w podziemiach. Do tego jeszcze Hardcore Descent, czyli wiadomo. Początek gry rozpoczyna się... No, wydaje mi się, że klasycznie jak dla survivala, mamy majtki i tyle, i nic więcej, i biegamy sobie po trawie. Jeżeli oczywiście na takim trybie rozpoczynamy grę. Mamy pozbierać patyki, kamienie, zrobić siekierę, następnie ognisko, ugotować pierwsze jedzenie, zrobić pierwszą broń. Tutaj lekko śmieszknąłem, bo wand, no, czyli różdżka. Umaga jest, no, takim powiedziałbym trochę dziwnym przedmiotem, bo jak rozpocząłem przygodę, to ten pierwszy przedmiot do walki to magiczny karabin. No, coś w tym stylu. A to ile amunicji mamy do momentu odczekania definiuje to, ile ładunków ma broń oraz jak dużą nasza postać ma inteligencję. Start to swego rodzaju wykonywanie prostych questów, za które otrzymujemy nagrodę. Nie jesteśmy też tutaj sami. Nasze obozowisko zaczynają nachodzić różne stwory, latające oczy, szkielety ze strzelbami laserowymi albo też zombiaki. Niestety w wielu miejscach gra pokazuje nam to i mówi: domyśl się sam, co jak masz zrobić. Chyba dobrą minutę zastanawiałem się, w jaki sposób użyć ogniska na początku gry, bo wiecie, myślałem, że coś trzeba wsadzić, otworzyć interfejs tego ogniska, coś. Nie, po prostu też nie mamy tutaj dostępu do konfiguracji klawiszy na klawiaturze w trakcie gry, dopiero w menu, to od razu ucinam. No i okej, trzeba po prostu stać przy tym ognisku i wtedy pojawiają się dodatkowe opcje craftingu w menu tworzenia itemów. I potem zauważyłem, że to w sumie jest całkiem spoko, bo mamy przedmioty, które są zaznaczone na czerwono, czyli nie możemy ich stworzyć, na zielono, czyli możemy, ale na przykład nie stoimy przy odpowiednim stoliku do craftingu i tak dalej, więc potem zauważyłem, że to jest, no, powiedzmy, dość okej, tylko że trzeba to zrozumieć. Takich momentów w grze jest sporo, jak na przykład opcja recall, powrotu jakby do naszego domu. Wciśnij przycisk odpowiadający za to i okazuje się, że ten przycisk ma 10 na 10 pikseli po prawej stronie od paska itemów na dole. To jest taki malutki guziczeczek, naprawdę. No, pewnie jest też pod taki skrót klawiszowy, ale tak jak mówiłem, bez wyjścia do menu się nie obejdzie i takich sytuacji w tej grze jest całkiem
całkiem sporo. Wręcz z levelowaniem, no niby idzie tutaj nam więcej perków posiadać do wydania, więcej punktów na rozwój postaci, mamy ogólnie lepszą postać, ale It Lurks Below to gra z dużym naciskiem na śmierć. Początek gry łagodnie nas wprowadza do zabawy, ale zabijanie jakby kolejnych potworów i tak dalej, babranie się w podziemiach, powoduje rośnięcie tego poziomu i to sprawia, że coraz bardziej gra zaczyna nas boleć, kiedy umrzemy, na przykład tracimy już część itemów, na początku tego nie ma, potem to jest. To nie jest tak od razu, że tracimy wszystko na start, więc nie mamy co się bać pierwszych zgonów, jeżeli gramy na zwykłym trybie i pierwszych minut w grze. No chyba, że zginiemy pierwszy raz po 4 godzinach. Levelujemy dwie rzeczy. Pierwszą jest sama postać, możemy zwiększyć jej obrażenia, ilość zdrowia, inteligencję, odporność. Druga sprawa to levelowanie kilku drzewek rozwoju. Tutaj mega warto skupić się w mojej ocenie na wydobywaniu surowców i na jedzeniu, bo tego wiecznie brakuje. Na dole mamy dwa paski. Jeden pokazuje levelowanie postaci, drugi levelowanie jakby drzewka survivalowego. Tak to można nazwać. Stawiamy w naszym obozowisku kolejne obiekty, kuźnię, piec do przetapiania, łóżko do odpoczynku. Możemy oczywiście sobie to wszystko, nie wiem, zaprojektować, zabudować, zrobić drzwi, klocki, tła, dach postawić, postawić jakieś pochodnie, tak jak mniej więcej w Terrarii, chociaż wydaje mi się, że ten content budowania tutaj w It Lurks Below jest dużo, dużo, dużo mniejszy niż w Terrarii, jeżeli chodzi w ogóle o wystrój i użyteczność naszego, powiedzmy, naszego imperium nawierzchnego, powierzchniowego. Co mi się tutaj spodobało, to efekt 3D. Niby gra jest płaska, jak deska, ale jak tylko odejdziemy lekko od klocka do jakiegoś budynku, na powierzchni, to pojawia się taki świetny, lekki efekt jego wypukłości. Tak jakby te klocki tła były faktycznie w tle, a te klocki na froncie były takie leciutko w 3D. Raz je widać leciutko z lewej, raz z prawej, albo z góry, z dołu. No to jest bardzo fajnie zrobione. Humor w tej grze też mnie rozwala. Krowa. Zwykła, łaciata krowa, mućka. Spróbujecie ją pomęczyć z 10 razy prawym klawiszem. W pewnym momencie słychać takie ciche... Ach, fuck. Mrrr. I takie westchnięcie, tak jakby za tą krową ktoś stał. Kolejna zaleta tej produkcji to klasy postaci. Mamy ich kilka, m.in. wojownika, kleryka, nekromantę, maga, łotrzyka, paladyna. I każda z tych postaci posiada całkiem przyzwoitą ilość umiejętności. Część z nich odkrywamy po prostu levelując, dostajemy umiejętność tak po prostu do ekwipunku. Część zdobywamy z lootu, na przykład z bossów, skrzynek i tak dalej. Część umiejętności ulepszamy złotem, po prostu płacąc, a część musimy znaleźć ponownie, na przykład w formie itemu. One stakują się, powiększając siłę umiejętności, na przykład stack 3 z 10. Można je zmieniać, czyli nasz nekromanta może być nieco różny, nie zawsze taki sam, skille są obszarowe, ulepszające, działające w formie jakichś czynników, na przykład w momencie zadania krytyka albo na zasadzie ładunków, mamy 10 ładunków na 10, to coś się dzieje. Bardzo fajnie to sprawia, że każda postać jest na swój sposób w tej grze unikalna, a to sprawia, że kolejne podejście do gry inną postacią nie zawsze musi być tak samo nudne. Następna zaleta It Lurks Below to ogrom itemów. Z jednej strony może wydawać się, że mamy ich tylko kilkanaście. Hełm, pancerz, nogawice, buty, w sumie tyle, ale do tego dochodzą też pierścienie, modyfikatory, oczywiście cała masa najróżniejszego rodzaju jedzenia, miksturek, podjonków i tak dalej. Przedmioty są różne. Białe, zielone, niebieskie, purpurowe oraz złote, czyli legendarne. Bywają też takie, które najpierw trzeba zidentyfikować i nawet są przedmioty zestawów. Itemy mają też swoje modyfikatory. Na przykład jedne strzają szybko, wolno, na długi, krótki zasięg, ogniem, błyskawicą, kawicami, lodem, magią, trucizną. Podobnie przedmioty, jakie nosimy na sobie, zakładamy jakąś legendarną zbroję i już postać działa nieco inaczej, albo na przykład jeżeli schodzimy do innego biomu w tym świecie, no to na przykład odporność na ogień gra duże znaczenie, tak? Jak można te przedmioty ulepszać? Mamy też coś takiego jak klejnoty i runy. Nie wszystkie da się wsadzić w każdy ekwipunek. Na przykład przedmioty z Mithrilu mają inne sloty niż inne i musimy tam wsadzać klejnoty odpowiedniego rodzaju i kształtu. Teraz spójrzcie sobie na to i pomyślcie. Kurde, taki system losowych i ulepszalnych itemów zrobił jeden gość w It Lurks Below. Nieźle, prawda? Co jest naszym celem w tej grze? Zgodnie z tytułem, to co siedzi pod nami. Gra podzielona jest na kilka piętr podziemi, na każdym z nich inne surowce, potwory, przedmioty, coraz trudniej, a także inny boss danego piętra, którego u czarnoksiężnika można sobie zrespawnować, jeżeli mamy ochotę na dodatkowy loot albo pofarmienie go trochę razy. Sam świat w poziomie jest dość krótki, czyli idąc z lewa na prawo, jest dość krótki. Miałbym w sumie, nawet bym tu powiedział, że w tym poziomie jest
jest bardzo krótki. W pionie za to jest bardzo głęboki. Czy budowanie w It Lurks Below na powierzchni ma tutaj jakieś znaczenie? I tutaj powiem, że się rozczarowałem. Wprost. Co jakiś czas mamy najazdy na nasze ziemie na powierzchni, ale one w sumie niewiele zmieniają. Za drugim podejściem oplułem już budowanie jak w terrarii na powierzchni, zrobiłem podstawowe domki, handlarza, bank, stodoły na krowę, dwa kurniki, no i to podstawowe do craftingu, no i po prostu dałem się na eksplorację podziemi. Ewentualnie warto robić farmę kryształów, które przydadzą się do tworzenia run oraz innych przedmiotów, bo ja tutaj na pierwszym save'ie trochę poległem z tym problemem, bo potem okazało się, że do budynku potrzebne jest na przykład 500 czy 1000 kryształów, a ja z samego przerabiania znalezionych w podziemiach kryształków zarabiałem może z 50 ich na godzinę gry. Przechodząc właśnie do rzeczy, jakie nie do końca przypadły mi w It Lurks Below do gustu, trochę wadą jest tutaj system walki w mojej ocenie. Powiedzmy tak, że kiedy mamy klepać masę potworów, masę mobów, jakiegoś bosiątka, to jest spoko, jest akcja, dynamika, skille, rozwałka, super. Ale jak mamy tak sobie po prostu eksplorować podziemia, to masę potworów można po prostu zgliczować. Nie będę mówić jak, ale ich inteligencja to spory problem tej produkcji i jest naprawdę bardzo spory. Ten system walki no, jest strasznie prosty, odpaliłem sobie drugą grę nekromantą i strasznie się rozczarowałem, kiedy jego miniony mają wielkie problemy z podążaniem za postacią lub atakowaniem przeciwników. Rozumiem, że jest to gra robiona przez jednego gościa i niestety tutaj mogłoby być pod tym względem lepiej. Inna sprawa zaliczana przeze mnie do wad to brak progresowości, a taki skokowy rozwój. Czyli wchodzimy na niższe piętro podziemi, bierzemy trochę kopera, mitrilu albo innego surowca, robimy kilof oraz zbroję i jesteśmy bogiem na poprzednim poziomie. Jest taki bardzo wyraźny przeskok pomiędzy tymi poziomami, jest to bardzo, bardzo wyczuwalne. Czyli jeden poziom jest bardzo łatwy, drugi poziom jest dużo trudniejszy. Dopiero od czwartego, piątego poziomu można powiedzieć, że robi się ciekawiej i branie ulepszeń przedmiotów albo legendarek ma duży sens. Finalnie jestem dość pozytywnie, powiedziałbym, zaskoczony, chociaż nie bez wad. Spędziłem 13-15 godzin mniej więcej, 9 na pierwszej postaci, resztę na drugiej i kurde, pograłbym nawet trzecią postacią, bo mapa wygenerowała się za drugim razem kompletnie inna, z różnymi innymi podlokacjami podziemnymi i też innym naciskiem na to, co znajdowałem w podziemiach. Na pierwszym save'ie na przykład w ogóle nie znajdowałem run, na drugim save'ie była ich cała masa. Jeżeli ktoś z was lubił terrarię, lubi coś podobnego, ale bardziej w stronę walki niż budowania oraz nie jest fanatycznie nastawiony do wyższości terrarii nad wszystkim innym, to ten tytuł mogę polecić. Tym, którzy oczekują czegoś mega rozbudowanego, trochę lepszej terrarii, nope, nie bardzo, bo content gry jest naprawdę dużo mniejszy. Mimo tego przygodę w It Lurks Below od siebie oceniam bardzo pozytywnie i w pełni zgadzam się z ocenami na Steamie, bawiłem się świetnie. Ta produkcja to dobry przykład dobrego early accessu, gra była w nim chyba lekko ponad rok i przez ten czas otrzymała ogrom poprawek, a autor bardzo aktywnie brał udział w dyskusjach społeczności, żeby gra była jak najlepsza i to w sumie nawet nieźle mu wyszło. Dlatego ode mnie ląduje miniaturka w pełni zielona, lajkacz na Steamie oraz ocena pozytywna na systemie kuratora, no cena gierki wydaje mi się, że mogła być troszeczkę mniejsza za ten content, ale źle też nie jest. Przygodę oceniam bardzo pozytywnie. Na koniec tradycyjna scenka dziękująca sponsorom browarniczym, do których dołączył WePayLee. Chyba tak. Tutaj reszty nie wymienię, bo mam dla was informację. YouTube zmienił system płatnych subów. Od tej pory można wybrać jakby stopnie wspierania, znane na przykład z Patronite'a albo z Twitcha, czyli wybrać płatnego suba za 5 zł albo za 40 zł. Wszyscy, którzy mieli je do tej pory, mają poziom 14,99 tak jak było wcześniej oraz awatarki 5x5 cm. Stwierdziłem, że większe płatne suby będą miały większego awatarka, a osoby na przykład subem za 5 zł będą miały mniejsze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i cóż, tyle.